Dzień dobry. W nowym programie Koszalin All Inclusive będziemy pokazywać Państwu wiele atrakcyjnych miejsc w Koszalinie i nadmorskich miejscowościach. Wspomnimy o bezpieczeństwie, będziemy rozmawiać z mieszkańcami i turystami. Natomiast dziś powiemy, co będzie się działo w najbliższych tygodniach w naszym regionie. Ostatni dzwonek w szkołach już wybrzmiał. Oficjalnie rozpoczęły się wakacje. Tych, którzy nie wyjeżdżają, możemy pocieszyć, że w Koszalinie i nadmorskich miejscowościach da się spędzić wolny czas aktywnie. A tych, którzy przyjadą, zachęcamy do zwiedzania wielu ciekawych miejsc w naszym mieście. Szczegółowo o koszalińskich atrakcjach opowie Tomasz Nowe z Wydziału Komunikacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Koszalinie. Już za chwilę rozpoczynamy sezon letni w Koszalinie. Czeka nas w tym roku naprawdę dużo atrakcji. Chcielibyśmy serdecznie wszystkich zaprosić do korzystania, do aktywnego wypoczynku w naszym mieście. Przygotowaliśmy naprawdę bogatą ofertę na te wakacje. Kilka najważniejszych miejsc, które planujemy, żeby w tym sezonie wakacyjnym najmocniej tętniły życiem, to jest oczywiście Wodna Dolina, gdzie możemy korzystać przez cały czas z chronionej miejskiej plaży, z bardzo ciekawym placem zabaw dla dzieciaków. Oprócz tego wyciąg do wakeboardu. Już 2 lipca odbędzie się tam turniej Honor Wake Up, na którym będzie można i amatorzy, i zawodowcy będą mogli spróbować swoich sił w wyciągu do nart wodnych i wakeboardu. Oprócz tego oczywiście rynek staromiejski i to, co przetestowaliśmy już w zeszłym roku, czyli koncerty kameralne na rynku staromiejskim. Swoje koncerty będzie miała tutaj Filharmonia Koszalińska, ale też artyści kameralni, duety, kwartety. Chcemy, żeby rynek cały czas tętnił życiem. Jesteśmy właśnie na rynku staromiejskim, gdzie odbywa się piłkarski festyn rodzinny, gdzie możemy oglądać wszystkie mecze naszej reprezentacji, ale nie tylko. Oczywiście zapraszamy też na Górę Chemską, na wieżę widokową, która jest otwarta codziennie, także w weekendy, z której można zobaczyć panoramy miasta, a także nadmorskie pejzaże. Park wodny, 31 lipca, pierwsza rocznica funkcjonowania naszego parku wodnego. Park wodny z bardzo bogatą ofertą dla najmłodszych, ale też i dla starszych. Duże zaplecze spa i wellness. Zapraszamy serdecznie i turystów wypoczywających nad morzem, ale także naszych mieszkańców. Poza tym amfiteatr, który planujemy, żeby tętnił życiem we wszystkie wakacyjne weekendy. I nasza najważniejsza impreza wakacji to oczywiście Festiwal na Fali, który odbędzie się w połowie sierpnia. Troszeczkę w innej formule zmienionej, ale o tym planujemy poinformować w najbliższych dniach. Na pewno wystąpi plejada polskich gwiazd, być może także goście z zagranicy. Latem w Koszalinie nikt nie będzie się nudził. Koszalińskie instytucje kulturalne i sportowe co roku w ramach akcji Bezpieczne Wakacje planują przeróżne atrakcje dla dzieci spędzających lato w mieście. Nie zapomniano również o dorosłych. Zobaczmy, co wydarzy się w najbliższym czasie. Najbliższe wydarzenia to 2-3 lipca i Koszalański Festiwal Pełnia Życia, podczas którego największa gastronomiczna impreza koszalińska, czyli Ulica Smaków, podczas której będziemy mogli skosztować potraw naszych koszalińskich restauratorów. Oprócz tego Mistrzostwa Polski w wakeboardzie na Wodnej Dolinie, poza tym rajd rowerowy z rowerią oraz jarmark jamneński, który przygotowuje nasze koszalińskie muzeum. Wszystkie dostępne informacje o koszalińskich wydarzeniach można znaleźć na stronie www.koszalin.pl oraz na Facebooku Koszalin Pełnia Życia. Mimo że biura podróży prześcigają się w zagranicznych ofertach, to jednak wielu turystów co roku wybiera się nad polskie morza. Nasze plaże są szerokie, piaszczyste i zwykle ładnie utrzymane. To dobre miejsce na spędzenie czasu z rodziną, przyjaciółmi czy ukochaną osobą. Gmina Mielno to jest 25 km plaż. Gmina ciągnie się od Łaz aż po Gąski. I jadąc od Łaz, zaczynamy od rezerwatu przyrody Łazy. To jest taka pierwsza rzecz warta zobaczenia, o której mało osób wie. Natomiast to jest przepiękny rezerwat przyrody z terenem bagnistym. Tutaj trzeba troszeczkę uważać na węże. Natomiast rzecz jak najbardziej warta uwagi. Później kanał jamnański i zbliżając się już bardziej do Unieścia, przystań rybacka w Unieściu. Później mamy w Mielnie przystań jachtową Ligi Obrony Kraju w tej chwili. Park linowy, z którego można sobie skorzystać. Domek do góry nogami, stojący nieopodal biblioteki. Dwa wesołe miasteczka. Deptak z przepiękną promenadą, którą można dojść w tej chwili już do Unieścia. A później dalej na zachód. W Sarbinowie przepiękna promenada, w Chłopach mamy przystań rybacką.
latarnia morska w Gąskach plus w Mielnie grodzisko wczesnosłowiańskie. Dbamy o to, żeby nasze miejscowości były coraz bardziej atrakcyjne, coraz bardziej zadbane. Niedawno w majówkę przy promenadzie powstał mural autorstwa Cukina, dzięki czemu ten teren, przy którym się tutaj znajdujemy, niedaleko pomnika Morsa i przykładce przy głównym wejściu na plażę, nie straszy już wyglądem i wygląda naprawdę tak, że coraz więcej osób przyjeżdża tutaj tylko po to, żeby zrobić sobie zdjęcie z tym muralem. Z roku na rok mamy coraz więcej turystów. To przekłada się na to, że musimy dbać o infrastrukturę, więc pojawiają się nowe ścieżki rowerowe. Jesteśmy w projekcie, dzięki któremu te ścieżki będą niebawem utwardzone. Mamy coraz lepiej dostosowaną właśnie infrastrukturę do turystów. A jakie wydarzenia czekają na nas w Mielnie? Od małych wydarzeń typu seanse kina letniego przez festiwal organowy, który będzie się w tym roku po raz pierwszy odbywał także w Mielnie, bo w kościele w Mielnie mamy nowe organy. I troszeczkę wydarzeń koncertowych. Wakacje to czas wypoczynku i podróży. Jest to szczególny czas, kiedy musimy zadbać o swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo osób najbliższych. Już w trakcie roku szkolnego koszalińscy policjanci spotykali się z dziećmi i młodzieżą i rozmawiali na temat ich bezpieczeństwa. Tłumaczyli m.in. jak niebezpieczne jest spożywanie alkoholu w połączeniu z jazdą samochodem czy w połączeniu z kąpielami w akwenach wodnych. Tłumaczyli i przestrzegali również przed przypadkowymi znajomościami w wakacje. Ponadto tłumaczyli również o zasadach bezpiecznego poruszania się po internecie właśnie w czasie wolnym. Dla wielu policjantów czas wakacji jest to okres wzmożonej pracy. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego czuwają nad bezpieczeństwem podróżujących. W okresie wakacji wzmożone kontrole będą na drogach krajowych, na drogach miasta i powiatu koszalińskiego, również w miejscowościach turystycznych, tych nadmorskich. Będą kontrolowali stan trzeźwości kierowców, stan techniczny pojazdów, będą dokonywali pomiarów prędkości, ponadto będą zwracali, w jaki sposób są przewożone dzieci w fotelikach. Pamiętajmy o tym, jeżeli potrzebujemy pomocy, albo czujemy się zagrożeni, albo jesteśmy świadkiem jakiegoś przestępstwa, należy zadzwonić na telefon alarmowy 997 lub 112. Porozmawialiśmy z mieszkańcami i turystami o planach na wakacje i ciekawych miejscach, które polecają innym. Spędzasz gdzieś wakacje w tym roku? W pracy. Niestety, w tym roku nigdzie nie jadę. A czy możesz mi opowiedzieć o jakichś miejscach, w których byłeś i które warto polecić innym? W Stanach, w Nowym Jorku polecam. Bardzo ładne miejsce. Piękne, wysokie budynki, chociaż to niektórych przytłacza. A jak ktoś woli bardziej puste miejsca, w Arizonie jest bardzo ładny Wielki Kanion. Nie wybieram się, bo idę do pracy. Idziesz do pracy? Gdzie będziesz pracowała? W Jarosławcu. Jaka to będzie praca? Możesz opowiedzieć? No będę sprzedawała pamiątki. Plany na wakacje? Skromne. Wakacje już dwa razy w tym roku żeśmy mieli, więc więcej chyba nie będziemy. A gdzie pan był? A dwa razy nad morzem byliśmy. Byliśmy w Pobierowie, to jesteśmy w Mielnie. Potem jeszcze w połowie wakacji liczymy, może Pobierowie jeszcze raz z rodzicami. Jak się panu podoba w Mielnie? Jesteśmy trzeci raz dopiero w Mielnie, ale nie jest źle. Dużo młodzieży, strasznie dużo młodzieży. Tutaj nad morzem i w górach, bo tutaj nad morzem jest fajnie, bo można się kąpać nad morzem, są różne muszelki, kamienie i można zbierać. A w górach też byłem w Tatrach tamten i też jest fajnie, a szczególnie w Pieninach, bo tam jest właśnie Dunaj Trzy Korony, to tam są fajne widoki, więc fajnie można się tam bawić. Na chwilę obecną nie mamy planów. Na chwilę obecną nie mamy planów, gdyż pracuję. A jakieś wspomnienia? Najlepsze miejsce na wakacjach? Najlepsze miejsce to wspomnienia... Ojejku, góry. Góry, zdecydowanie. Ja zdecydowanie lubię góry. Nasze może też, ale chyba bardziej mi ciągnie do tego, czego nie mamy tutaj na miejscu. W tych wakacjach planuję generalnie spędzić je w Mielnie. Jednak pod koniec wakacji znów wybiorę się do Wałcza. Z jakich atrakcji skorzystasz w Mielnie? Głównie z morza i z klimatu. Thank you.
Dzisiejszy program to tylko zapowiedź tego, co pokażemy Państwu w najbliższych tygodniach. Bardzo serdecznie zapraszam na kolejne odcinki. Będzie wiele atrakcji, m.in. z Mielna. Do zobaczenia.